Cieszę się, że jesteście. Witam Was serdecznie, ale Dara też. Dzisiejsze seminarium i jutrzejsze będzie poświęcone tematowi, który nas interesuje, czyli takiemu rozwojowi człowieka, który prowadzi między innymi na tej drodze do uniezależnienia się od wielu rzeczy, od których wydaje nam się, że nasze życie zależy. Jednym z takich najsilniejszych przywiązań jest jedzenie. Więc dzięki temu, że Alenara przez ostatnie 4 lata badała ten temat w sposób na początku bardzo naukowy, a później sobie już trochę pozwoliła na ezoteryczne badanie, czyli skorzystała z tej dziedziny fizyki, która jeszcze oficjalnie nie jest uznawana za fizykę. Będziemy też dużo mówić, większość z tego, co będziemy mówić, to będzie dotyczyło także psychologii, aczkolwiek może to w taki sposób nie być odbierane. Tak czy inaczej, celem jest przekazanie informacji, żebyście mogli z tych informacji skorzystać, jeżeli będziecie chcieli. Najważniejsza rzecz to to, żeby nie wierzyć w to, co my mówimy. Będziemy się wymieniać nawzajem. Część będzie mówić Alenara, część będę mówił ja. Więc najważniejsze, żebyście pamiętali, żeby nie wierzyć nam w to, co mówimy. Dlatego, że jak będziecie wierzyć w to, co mówimy, to staniecie się naszymi, moim albo Alenarą, niewolnikami. A żaden z nas nie chce mieć niewolników. Chcemy się jedynie dzielić informacją. Zadaniem nauczyciela jest nie nauczanie, tylko pokazywanie informacji. Nauczyciel jest traktowany tak, powinien być traktowany tak jak książka, tak jak telewizor, gazeta czy internet. To znaczy, że to, co tam widzi się, to, co się tam słyszy, to bierze się pod uwagę, aha, no jest taka informacja, ciekawe, i można to sprawdzić później na sobie, eksperymentując, i wtedy człowiek buduje swoją wiedzę. Także wiedza, a informacja to są dwie różne rzeczy. Więc rozważajcie to, co będziemy mówić, jako informację, nie jako waszą wiedzę, i wtedy będziecie wolnymi istotami, wolnymi ludźmi. To jest pierwsza. Druga rzecz, zwracajcie się do mnie bezpośrednio przez ty po imieniu. Czy ktoś z was chce, żeby mówił do niego pan czy pani? Nie. Nie, to mówcie do mnie przez ty, bo ja nie chcę być panem, tylko przyjacielem. I trzecia rzecz, jak są pytania w czasie tego, co mówi Alenara albo ja, to od razu przerywajcie, jeżeli pytanie dotyczy autentycznie tego momentu, coś jest niezrozumiałe, albo ktoś chce coś dodać. A jak ktoś chce filozofować, rozgadać się na dłuższy czas, to zaczekajmy po 16, kiedy to będziemy mieć wolny czas na dyskusję. Pytanie do tego, co powiedziałeś, może? Tak. Co to znaczy, że staniemy się niewolnikami, jeżeli będziemy wierzyli? W jakim sensie? Człowiek, który wierzy czemukolwiek innemu, najczęściej to jest jakiemuś mistrzowi duchowemu, albo kogoś, kogo uznaje za lepszego i wyższego siebie, staje się niewolnikiem jego informacji. Natomiast człowiek, który rozważa informacje i buduje z nich własną wiedzę, jest człowiekiem wolnym i sam staje się mistrzem duchowym. Dlatego, że mistrz duchowy jest tylko i wyłącznie informacją. Jest źródłem informacji. On po prostu wie dużo z jakiegoś powodu, albo znalazł, albo przeczytał, albo sam przemyśliwał, albo ma to z intuicji, albo pamięta z przeszłości. Natomiast to nie znaczy, że to, co on wie, to ty też masz wiedzieć, dlatego że wiedza nie jest jedna dla wszystkich. Wiedza jest indywidualnie budowana przez każdego dla siebie i to jest wtedy twoja wiedza, czyli to, co przeżyłeś, doświadczyłeś i rozumiesz. Natomiast jeżeli będziesz zbierał wszelkie inne informacje, to z tego powodu będziesz cierpiał. Z tego powodu będziesz cierpiał. Bo mogą to być informacje, które ty uznasz za prawdę, a okaże się, że nie są prawdą, bo każdy, czy to będzie mistrz duchowy, czy ktokolwiek inny, czy jakiś nauczyciel, jest omylny. Wszyscy się mylą, więc jeżeli sam nie sprawdzisz na sobie, to skąd wiesz, czy to jest prawda? Chciałabym wiedzieć taką rzecz. Jeżeli ja, przypuśćmy, coś słyszę, przyjmuję do wiadomości i to ja uważam, że to jest prawdopodobne, ale że to jest na pewno prawdą. To, co my mówimy, to, co się czyta w książkach, to, co jest podawane w środkach masowego przekazu, to wszystko jest zrobione przez takich ludzi jak my. Oni się niczym od nas nie różnią,
poza tym, że są bardziej gadatliwi może, albo że chcą pisać książki. Każdy z nas może napisać książkę. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś napisze książkę, wymyśli sobie jakieś fantazje, ktoś inny przeczyta to i już uzna tamtego za świętego, że o, jakie to jest wspaniałe i niepodważalne dogmat wiary i koniec. Nie, no trzeba użyć własnego intelektu i umysłu do tego, żeby przemyśleć, rozważyć, samemu zbadać, doświadczyć i wtedy wiesz. A tak to możesz wierzyć. Jak wierzysz, to zawsze też wątpisz, bo nie ma wiary bez zwątpienia, nie ma zwątpienia bez wiary. A jak wiesz, to po prostu wiesz i koniec. So thank you everyone for coming here. Dziękuję wam, żeście przyszli. My name is Alenara. Nazywam się Alenara. I'm 19. Mam 19 lat. And live in Sweden. Żyję w Szwecji. And I've come here to Poland to talk to as many people as I can. Przybyłam do Polski, żeby rozmawiać z jak największą ilością ludzi. About living without eating. Chcę mówić najwięcej o życiu bez jedzenia. So I can start by explaining why I became interested in this subject. Mogę więc zacząć od wytłumaczenia, dlaczego ten przedmiot mnie zainteresował. 4 years ago something happened. 4 lata temu coś się zdarzyło w moim życiu. I was eating a piece of grilled meat. Jadłam kawałek mięsa z grilla. And eating this made me feel heavy and uncomfortable. Kiedy to zjadłam, poczułam się ciężko i źle. This was the first time ever that I had noticed that food has an impact on how we're feeling. To było po raz pierwszy w moim życiu, kiedy się zorientowałam, że jedzenie ma wpływ na moje samopoczucie. I realized that a lot of the things that I have been eating are making me feel worse and I could feel better by not eating these things. Stwierdziłam, że wiele rzeczy, które jadłam, powodowały u mnie gorsze samopoczucie, a więc mogłam świadomie wybierać jedzenie, żeby się źle nie czuć. So I simply did the obvious thing. I stopped eating meat and dairy and all these things that were making me feel bad. Czyli zrobiłam coś, co wydało się oczywiste. Zrezygnowałam z jedzenia mięsa i wszystkich produktów mlecznych, bo one powodowały, że się źle czułam. It was just a natural thing for me to do. To było dla mnie coś naturalnego do zrobienia. But other people didn't accept this. Jednak inni ludzie nie pogodzili się z tym. They told me I'm denying my hungers. Powiedzieli, że zaprzeczam swojemu poczuciu głodu. No one could believe that food makes us feel in certain ways. Nikt nie mógł mi uwierzyć, nie chciał mi uwierzyć, że jedzenie powoduje, że czujemy się w taki, a nie inny sposób. So I was angry, I started to study. To mnie zdenerwowało, dlatego rozpoczęłam studia na ten temat. I was studying food, nutrients, the human body. Uczyłam się wszystko, co było na temat jedzenia ciała ludzkiego i żywieniologii. I wanted to prove the fact that these foods are making me feel bad. Chciałam udowodnić fakt, że te, a nie inne potrawy powodują, że źle się czuję. Also, I wanted to find the perfect human diet, what to eat. Chciałam też znaleźć najdoskonalszą dietę dla człowieka, co jeść. This turned out to be more difficult than I thought. Okazało się to trudniejsze niż mi się wydawało. I was reading books about science that said that food is actually causing our diseases and aging. Czytałam książki naukowe, które mówiły o tym, że powodem naszych wielu chorób jest to, co zjadamy. I did not want to eat anything that was going to make me age or get sick. Więc nie chciałam nic takiego jeść, co powodowało, że choruję albo starzeję się. But not only this. As I was learning more, my hunger started to disappear by itself. Nie tylko o to chodziło. Druga rzecz, która się działa w czasie, jak studiowałam to wszystko, moje poczucie głodu samo przez się zanikało. I was becoming less and less interested in eating. Czyli coraz mniej jedzenie przestawało mnie interesować. So then one day something happened and I got the answer to what I was really looking for. I pewnego dnia coś się stało. To było odpowiedzią, której poszukiwałam tak długo. I found the title of Yasmin's book, which said Living on Light.
Znalazłam książkę autorstwa Jasmuheen Życie światłem. And suddenly I knew where I was headed. I wtedy dowiedziałam się, dokąd podążam. But it wasn't so simple. Nie było to jednak takie proste. Now I knew I wanted to live on light. Wiedziałam, że chcę żyć światłem. I knew that people would never accept this. Wiedziałam też, że ludzie nie będą się chcieli z tym nigdy pogodzić. People wouldn't accept the fact that I'm not hungry and I live without eating. Ludzie już nie chcieli pogodzić się z tym, że nie czuję głodu i nie jem. So now I was back to studying. Więc powróciłam do studiowania. I was reading about aging. Zaczęłam czytać na temat starzenia się. Nutrients. I żywieniologii. Human physiology. Fizjologia ludzka. I wanted to prove that people can live without eating. Chciałam udowodnić, że ludzie mogą żyć bez jedzenia. Still, I try to keep eating. Więc nadal jadłam. I don't want to be different from people. Nie chciałam się różnić od innych ludzi, dlatego decydowałam się jeść. But I'm physically unable to eat. Ale fizycznie nie potrafię jeść. Nie mam takiej możliwości. So, I had to become interested in this subject. Dlatego czułam się zmuszona być zainteresowana tym przedmiotem. I never really chose it. It came to me. Naprawdę nigdy tego nie wybierałam. To samo przyszło do mnie. Starting 4 years ago. Rozpoczęło się to 4 lata temu. As for today, jeżeli chodzi o dzisiaj, I have no hunger. Nie mam żadnego poczucia głodu. I have been long periods without eating or drinking and it's just fine. Przez długie okresy przebywałam bez jedzenia i bez picia. Wszystko było w porządku. But sometimes I like to eat or drink something if it doesn't feel too heavy. Czasami jednak coś lubię zjeść czy wypić, jeżeli nie czuję się później z tego powodu zbyt ciężko. I know that I live on light. Wiem, że żyję światłem. And I like to tell people so they can know they can also live on light. Lubię się tą informacją dzielić z ludźmi, żeby oni też mogli żyć światłem. So that's about me and breatharianism. Tyle, jeżeli chodzi o mnie i niejedzenie. So we have 2 days here. Mamy 2 dni z sobą do spędzenia. I thought that this first day I talk about how it works to live on light. Myślę, że pierwszego dnia będę tłumaczyła, jak to funkcjonuje życie światłem. And why there is eating and what hunger is. Dlaczego występuje coś takiego jak jedzenie i czym jest poczucie głodu. And tomorrow more about how to become a breatharian. Jutro będę mówiła więcej o tym, w jaki sposób stać się niejedzącym. So I would like to start with explaining this light which people can live on. Chcę zacząć od wytłumaczenia, czym jest światło, którym ludzie mogą żyć. So they say a breatharian who lives without eating lives on light. Mówi się, że niejedzący, który żyje bez jedzenia, to człowiek, który żyje światłem. So what is this light? Czym jest to światło? Light is the greatest, most complete material which exists in the whole universe. Jeżeli chodzi o światło, jest to największy, najpotężniejszy materiał w pełni kompletny, który istnieje we wszechświecie. So if we just say that in this square we have light. Jeżeli sobie wyobrazimy, że ten prostokąt przedstawia światło. The light exists everywhere. Światło oczywiście istnieje wszędzie. Everything is of this light. Wszystko jest z tego światła zbudowane. We know that when light hits a prism, it's divided into a rainbow. Wiemy, że kiedy światło pada na pryzmat, jest dzielone na kolory tęczy. A prism is, it can be an object or something which the light flows through and is broken into colors.
Można używać pryzmatu, a można używać jakiegoś innego przedmiotu, co powoduje, że światło jest rozszczepiane na kolory. Light contains colors. Światło zawiera kolory. There are many more colors than our eyes can see. Jest dużo więcej kolorów niż nasze oczy mogą widzieć. Here are a few of the ones we do see. Ja rysuję kilka z tych, które my potrafimy widzieć. Now, light and colors are a visual aspect. Światło, kolory to jest aspekt widoczny. Strona widoczna. It is the thing that we see. To są rzeczy, które my widzimy. But there is more to it. Ale jest tego znacznie więcej. Every color, starting from the lowest, which as we see it is red. Każdy kolor, zaczynając od tego najniższego, który my widzimy jako czerwony, are vibrating. To są drgania. Every color and light has vibration. Każdy kolor i światło składają się z drgań. Red has quite a low vibration. Jeżeli chodzi o czerwony kolor, ma niską wibrację. Orange having slightly stronger. Jeżeli chodzi o pomarańczowy kolor, ma wibrację o wyższej częstotliwości. Żółty drga jeszcze szybciej. And so on. I tak dalej. But white has, I'll just use blue because white won't show. White has the strongest, highest of all. Jeżeli chodzi o niebieski, ja tutaj używam, przepraszam, jeżeli chodzi o biały kolor, ja tutaj używam niebieskiego, żeby to jakoś narysować. Biały kolor ma najwyższą wibrację ze wszystkich. If we add all the colors that exist together, all the vibration, we end up with the full vibration of white light. Jeżeli dodamy wszystkie kolory, czyli wszystkie częstotliwości drgań, to sumuje się to wszystko w białe światło. And when we divide the white light into colors, we divide them into the different vibrations. Kiedy białe światło dzielimy na kolory, to tak jakbyśmy dzielili go na różne drgania. But not just this, it also has a physical aspect. Nie tylko o to chodzi, to też ma stronę fizyczną. The physical aspect is matter, atoms. Jeżeli chodzi o stronę fizyczną, w niej rozróżniamy atomy, czyli podstawowe cząsteczki materii. Now, every color, every individual color, and there are many more than these, they represent a specific type of atom. Każdy kolor, każdy indywidualny kolor, a jest ich dużo więcej, reprezentuje określony atom. But then we have atoms and they usually combine into molecules, different substances combine to make new substances. Atomy łączą się z innymi atomami, powstają cząsteczki chemiczne, a te z kolei są składnikami wszystkich innych substancji. The molecules and atoms are all these things that we see here. Atomy, cząsteczki chemiczne to są wszystkie te rzeczy, które tutaj widzimy. So we see that I can just draw it here. From molecules we have things like people. Mogę tutaj podać przykłady, na przykład z cząsteczek chemicznych. Mamy takie rzeczy jak człowiek. We have planets. Planety. Plants, everything. Poziomy, wszystko. What we need to understand how we can live on light is that everything comes from light. I to jest najważniejsze, żebyśmy zrozumieli w procesie dochodzenia do wniosku, w jaki sposób człowiek może żyć światłem, to, żeby rozumieć, że wszystko z tego światła pochodzi. This color and the vibration, they are in everything, but our eyes don't see it. Te kolory,
Te drgania są we wszystkim, ale nasz wzrok nie widzi tego zazwyczaj. We see this. Widzimy to. Scientists can look at this. Nauka może to widzieć. Some people can see this. Niektórzy ludzie też mogą to widzieć. And vegetarians, they live on this light. A niejedzący żyją tym światłem. So next we can look at the human body and how it works. W następnym punkcie możemy spojrzeć na ciało ludzkie i jak ono funkcjonuje. We will come back to this later and how light and colors make our human body. Wrócimy do tego później z informacją, w jaki sposób światło i kolory tworzą nasz organizm. The human body, we usually think of it as only physical. Patrząc na ciało ludzkie, zazwyczaj myślimy o nim jako tylko o czymś fizycznym. Everything physical has the energy aspect. Wszystko, co jest fizyczne, ma też stronę energetyczną. If we look deep inside our body, we see the atoms. Jeżeli spojrzelibyśmy głęboko w nasze ciało, to zobaczylibyśmy atomy. If we look even deeper, we see that the atoms vibrate. Jeżeli spojrzymy jeszcze głębiej, to zobaczymy, że atomy drgają. And we see that the vibration is color. I jeżeli przyglądamy się tym drganiom, to widzimy, że to są kolory. So much on our human body is not physical. Tak dużo, jeżeli chodzi o nasze ciało ludzkie, jest niefizyczne. People can say, scientists can say, people cannot live on light. Naukowcy mogą mówić, że ludzie nie mogą żyć światłem. This is because they only look at the physical. Dzieje się tak dlatego, że oni widzą tylko stronę fizyczną. We have, what I will talk about next, organs which are not physical. Mamy, i o tym będę później mówiła, narządy, które nie są fizyczne. Chciałam zapytać, drgania i kolory też można utożsamiać z dźwiękiem. Czy tutaj Elena mogłaby... Vibrations and colors are actually also same as sound. Can yes. you talk about it a little? Okay. So we can go back to this. Tak, możemy wrócić do tego rysunku. No, color is the visual aspect. Kolor jest stroną widoczną. And the vibration is, we can say, how it feels. Jeżeli chodzi o drgania, możemy mówić tutaj o odczuciu. And atoms are the physical matter aspect. A natomiast atomy są fizyczną stroną materii. But yes, this emits sound wave also. Tak, ale te drgania są także dźwiękami. We also have other ways to perceive this more than our senses can. Jest tyle różnych drgań, które my nie możemy, nasze zmysły nie mogą odtrzymać. Now we're going to talk about the non-physical organs of the human body. Chcę teraz powiedzieć o niefizycznych narządach człowieka. Because eating and solid foods are the physical level. Ponieważ jedzenie i pokarmy stałe to jest poziom materialny, fizyczny. And vegetarianism is on the level of light and energies and the colors. Niejedzenie jest na poziomie światła, energii, kolorów. Our eyes cannot see everything which exists. Nasze oczy nie mogą widzieć wszystkiego, co istnieje. Just like our hearing cannot perceive all the sounds. To tak samo jak nasz narząd słuchu nie może odebrać wszystkich dźwięków. For example, dogs and dolphins hear sounds which exist, but we don't ever hear them. Przykładem mogą być psy, delfiny, które słyszą dźwięki istniejące, a których my nie słyszymy.
And there are colors and visual things that our eyes never see. Są także kolory, strony widoczne, których nasz wzrok nie widzi. Looking at our own body, we have organs which our eyes can't see. Patrząc na nasze ciało, znajdujemy narządy, których przeciętny człowiek wzrok jego nie widzi. These are called the chakras. Nazywają się one czakrami. The chakras are like hearts. Czakry można by porównać do serca. Like organs. Do narządów. But instead of being in like the blood flow, they are in the energy flow. Z tym, że zamiast mówić tutaj o przepływie krwi, będziemy mówić o przepływie energii. Because at the same time our body is atoms. Ponieważ w tym samym czasie nasze ciało składa się z atomów. At the same time it is, if we look deeper, it is the colors. Jeżeli spojrzymy głębiej, to będziemy widzieć kolory. Just the same, but from different layers. Jest to samo, ale widziane z innego punktu. The first chakra is red in color. Pierwsza czakra ma kolor czerwony. And as we will see later, the chakras are greatly related to living on light. Jak później zobaczymy, czakry w dużym stopniu związane są z życiem światłym. This chakra is an organ. Ta czakra jest narządem. We have it here. Mamy ją w tym miejscu. Just like the heart is pumping our blood. Tak samo jak serce pompuje naszą krew. And the brain has its own functions, making us able to live. Mózg też ma swoje określone funkcje, dzięki którym żyjemy. This also has a function for our physical and our complete body. Ta czakra też ma funkcje potrzebne do tego, żeby ciało funkcjonowało. Physical aspects and functions of the human body have physical organs. Jeżeli chodzi o fizyczną stronę organizmu człowieka, ona ma narządy, czyli nasz organizm ma w sobie narządy. Non-physical aspects of being human have non-physical organs, the chakras. Natomiast niewidoczna strona człowieka, jego ciała, też ma narządy i to są właśnie czakry. The red chakra is what makes us able to exist. Dzięki istnieniu czakry czerwonej jesteśmy w stanie egzystować, istnieć. It makes us want to survive, to be alive. Dzięki temu możemy przeżyć, żyć. It simply distributes the energy which makes these things possible. Czakra ta przetwarza, przesuwa energię, która powoduje, że człowiek żyje. Next chakra is orange. Następna czakra ma kolor pomarańczowy. This is the organ that makes us able to realize that we have an impact on the world. To jest organ, dzięki któremu uświadamiamy sobie, że wpływamy na świat. It makes us understand that we have things in the world we can do. To powoduje, że rozumiemy, że w świecie są rzeczy, które my możemy wykonywać. Next we have the yellow one. Następna czakra, kolejna, jest koloru żółtego. It makes us understand that not only from the orange that we affect the world around us has an impact on us. Dzięki tej czakrze rozumiemy, że nie tylko my wpływamy na świat, tak jak to jest w czakrze pomarańczowej, ale także świat wpływa na nas. It makes us able to realize that things could hurt us. Dzięki temu jesteśmy w stanie sobie uświadomić, że są rzeczy, które mogą nas zranić. And things like feeling fear. Tutaj powstaje też odczucie strachu. The fourth one is green. Czwarta czakra jest koloru zielonego. This is where our emotions come from. To jest miejsce, z którego pochodzą nasze emocje.
Emotions, what do they mean? Co to znaczy emocje? It means relationship between you and the world. Jest to związek między tobą a światem. This organ makes you able to feel that things can make you feel bad, or you can make things feel bad or feel good. Dzięki temu narządowi możesz być świadomy rzeczy, które mogą spowodować, że będziesz się czuł dobrze albo źle, albo ty możesz spowodować, wpłynąć na innych, że będą czuć się dobrze czy źle. Next we have the blue chakra in the throat. Następna czakra, okolica gardła, jest niebieska. It's an organ that makes us able to express who we are. Dzięki temu narządowi możemy wyrazić siebie, kim czym jesteśmy. It's our communication or creativity. To nasza kreatywność, tworzenie, komunikacja. Then we have the sixth, which is indigo in color. Następna czakra, szósta, jest koloru indigo. This is where our senses come from, our perception and understanding. Nasza percepcja, zmysły, rozumienie pochodzi stamtąd. Even things like psychic sense and telepathy. I nawet rzeczy paranormalne, na przykład telepatia. And last one is violet. Ostatnia czakra jest koloru fioletowego. It's our spirituality. I tam jest nasza duchowość. So what do we see here? Co tutaj widzimy zatem? We see the colors of a rainbow. Widzimy kolory tęczy. All of these together make white light. Wszystkie one wspólnie tworzą białe światło. The chakras, the seven chakras are the manifestation of light in our body. Te siedem czakr to jest przejawienie się światła w naszym ciele. So next I will describe how people live on light, how it works in the body. W następnym punkcie opiszę, jak to funkcjonuje, jak to jest możliwe, że ludzie żyją światłem. Jak to funkcjonuje w naszym ciele. It's very related to these chakras. Jest to bardzo związane z tymi czakrami. And to our DNA. A także z naszym DNA. Science usually says that DNA are molecules. Nauka często mówi, że DNA to są cząsteczki chemiczne. Zobaczmy tutaj. Scientists usually say this is DNA. Naukowcy mówią, że to z tego składa się DNA. Everything is this as well. Ale jednocześnie wszystko składa się też z tego. So. A zatem. This is what DNA looks like to me. Jeżeli ja patrzę na DNA, to wygląda ono w ten sposób. It is a series of sound waves. Jest to seria, grupa dźwięków, fal dźwiękowych. It's a code of vibrations. Jest to pewien kod drgań. Some vibrations are slower. Pewne niektóre z tych drgań są wolne. Other places look like this. Inne są szybsze, większe. And it's really tightly packed. I to wszystko jest ściśnięte. Into a very complex molecule, which we call the DNA. W kompleksową molekułę, w duży związek chemiczny, który nazywamy DNA. Now with all these seven chakras, the human body has light. Jeżeli wszystkie te siedem czakr występuje w ciele ludzkim, to jest w nim światło. So the DNA is going to use light. A więc DNA będzie używało tego światła. Every sequence in the DNA which equals, let's say, the color red. Każda grupa, każda część DNA, niech to będzie kolor czerwony. Pulls from the light the color red. Będzie wyciągała, wysysała ze światła kolor czerwony. And every sequence in the DNA, which is, for instance, the color blue, will pull the color blue from white light. I każda część DNA, którą można zobaczyć jako kolor
niebieski, będzie ze światła wyciągała ten kolor niebieski. So what we're seeing is the DNA which is just sound becomes also the color aspect. Więc to, co widzimy, DNA, które też jest grupą dźwięków, w sposób widoczny też staje się grupą fal. But this is looking very deeply into the very small. Tak to wygląda, jeżeli głęboko zajrzymy w DNA. What do we see when we start to look outwards? A co widzimy, kiedy zaczynamy patrzeć na zewnątrz? We see that all the millions of different kinds of colors are simply atoms. Widzimy, że te wszystkie miliony różnych kolorów składają się na atomy. And we see that all these atoms are raw material. I widzimy, że wszystkie te atomy tworzą materiał naszego ciała. And it's our human body. Więc jest to nasz organizm ludzki. It's so simple, really. Naprawdę jest to takie proste. Our DNA knows what we're supposed to look like. Nasze DNA wiemy, jak powinniśmy wyglądać. It knows every protein, every iron, every water. Zna każdą cząsteczkę białka, wody, żelaza. And it's going to use the light to take the colors which are these molecules. Więc będzie pochłaniało światło i zabierało z niego kolory, żeby tworzyć te właśnie cząsteczki chemiczne, te atomy. There is a constant need of new color and new atoms. Jest stała potrzeba w naszym organizmie nowych atomów, nowych kolorów, cały czas dopływu kolorów. Everything in life is flowing. Wszystko w życiu płynie. All the time the human body loses that the material. Nasz organizm ludzki cały czas zużywa się, traci materiał budulcowy. So the DNA is always going to keep taking new material in. A więc DNA cały czas będzie wciągało do środka nowy materiał. I can also mention why the DNA is gold in color. Mogę też wspomnieć, dlaczego DNA jest widoczny jako kolor złoty. There's a saying that if you go to the end of the rainbow, you will find gold. Jest nawet powiedzenie, które mówi, jeżeli dojdziesz, osiągniesz koniec tęczy, to znajdziesz złoto. Gold appears whenever light is broken into color. Złoto pojawia się wtedy, kiedy światło jest rozszczepione na kolory. We even see this in the human aura. Możemy też to widzieć w aurze człowieka. People who live on light get gold here. Ludzie, którzy żyją światłem, wokół nich pojawia się złota poświata. A halo. Jako widoczne jako halo. Which means that their DNA is using light to manifest the body. To znaczy, że DNA używa światła, żeby manifestować ciało. Can you say anything about white aura? White, yes. People have a white aura when they have white light in the body. Widać białą aurę u człowieka wtedy, kiedy przepływa w jego ciele białe światło. But most people, as we come too soon, have black. Jednak większość ludzi, do czego zmierzam, ma widoczną aurę czarną. What? Właśnie chciałam wiedzieć o białej aurze, ponieważ u mnie stwierdzono białą aurę. I would like A czy to jest stałe, czy to jest tylko... Bo słyszałam, że to nie jest na stałe. I would like to know more about white aura, because they told me that I have white one. Is it for always, or it is changing? We can talk about auras, yes. Tak, możemy trochę więcej pomówić na temat aury. The aura is simply the visual, which everyone can see, but the visual aspect of the human body. Aura jest widoczną stroną, może nie dla każdego człowieka. Just like
Just like everything, if we really could hear, has sound. It also has a color. Więc wszystko, gdybyśmy wszystko potrafili słyszeć, wszystkie fale, to byśmy mogli też powiedzieć, że to wszystko, jeżeli by popatrzeć na to, ma jakiś kolor. No, actually, let's take another thing before we move into auras. Może zanim będę mówił o aurze, to chcę jeszcze o czymś innym. Let's talk about why people don't live on light. Powiedzmy najpierw, dlaczego ludzie nie żyją światłem. Because this doesn't happen in every person. Ponieważ to, co tu narysowane, nie występuje w każdej osobie. People are starving if they don't eat. Ludzie przecież umierają, jeżeli nie jedzą. They don't have a golden halo. Nie mają złotego halo. They don't have a white aura. Nie mają białej aury. And their DNA is not active. Ich DNA nie jest aktywne. So why? Dlaczego tak się dzieje? People block the chakras. Ponieważ ludzie blokują czakry. Could you write or yes. Quite helpful. Yes, I can write. What does it mean, block chakras? We're coming to this. Będę też o tym mówiła. Let's see which side. So all of these chakras represent our non-physical aspects of being a human being. Wszystkie te czakry reprezentują naszą stronę człowieka niefizyczną. Things like emotions, spirituality. Rzeczy takie jak emocje, duchowość. Understanding. Rozumienie. Just like physical organs are dealing with the physical aspects of humans. To tak samo jak fizyczne narządy zajmują się fizyczną stroną człowieka. So the red chakra is our power source for being alive and existing. Jeżeli chodzi o czakrę czerwoną, to jest źródło naszego istnienia, życia. It is never blocked because as soon as it is, the person is dead. Nigdy nie jest zablokowana, ponieważ gdyby była zablokowana, to człowiek natychmiast umiera. So you can write never. Or maybe I write here. Or maybe you take another color. So you can write over. Because I need this side later. Let me stand here. Yes. Yeah. On the right side, yes? Yeah. Never blocked. Czyli ta czakra nie jest zablokowana. Widać? And the orange chakra, which is related to our understanding that we can do things to the world. Czakra pomarańczowa związana jest ze zrozumieniem tego, że my poprzez swoje działanie wpływamy na świat. For instance, now we can understand that we can do things, we can kill people, we can do good things to people, etc. Or we can pick up things. Dzięki jej istnieniu wiemy, że możemy komuś zrobić coś dobrego, możemy też komuś czynić coś złego, możemy komuś coś zabrać, dać. It's difficult to say what blocks it. Trudno mi powiedzieć, co ją blokuje. Usually it's not blocked in people. Ona zazwyczaj w ludziach nie jest zablokowana. So let's just keep usually not blocked. Zazwyczaj nie jest zablokowana. A na przykład u tych, którzy zabijają, czy kradną. How about people who are killing others or stealing or other crimes? It's because they don't have the understanding that they don't have the understanding of the relations between people. Głównie jest spowodowane to jest tym, że nie mają możliwości zrozumienia relacji międzyludzkich. Albo nie rozumieją ich jeszcze. So the yellow chakra is very usually often blocked and imbalanced. I z tego powodu czakra żółta bardzo często jest u ludzi zablokowana. You can write poor self-confidence. Czyli niskie poczucie własnej wartości. Fear. Strach. These are problems with our understanding of what the world is doing to us.